Czym są dla mnie planszówki? To przede wszystkim odskocznia od świata elektronicznego, ale też niezły sprawdzian dla umysłu. Tu wszystko musisz przeliczyć sam, zdarzają się błędy, ale najważniejsze to wyciągnąć z nich wnioski i pilnować punktacji. Planszówki to od zawsze moja pasja, którą z czasem przekułem w biznes. Jestem Filip. Jestem współzałożycielem firmy Barton Dice, a to czym się zajmuję w firmie, to produkt management. Moją rolą jest nakreślenie wizji produktu, jakim jest gra planszowa, i dopilnowanie, aby proces twórczy był z nią spójny na każdym etapie realizacji. Po godzinach jestem autorem gier. Wymyślam i opracowuję prototypy gier, które następnie w firmie sprawdzamy. Jako wydawnictwo opublikowaliśmy już kilkadziesiąt gier, z czego trzy są mojego autorstwa. Przygoda z planszówkami zaczęła się, gdy byłem wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zacząłem pracę na uczelni krótko po obronie. Już wtedy byłem przedsiębiorcą, a wcześniej studentem wrocławskiej WSB, członkiem samorządu studenckiego i wielu kół naukowych. Zawsze szukałem dla siebie miejsca do działania. Jako wykładowca uczyłem zarządzania projektami. Odkryłem, że gry planszowe świetnie sprawdzają się podczas prowadzenia zajęć ze studentami pod kątem rozwijania ich zdolności menedżerskich. Po jakimś czasie poszedłem do pracy w branży IT, ale pasja do planszówek już ze mną została. Wraz z kolegą, a następnie, jak się okazało, wspólnikiem, zrobiliśmy pierwszą własną grę. Pojechaliśmy z nią za granicę na targi gier i po nich już wiedzieliśmy, że to jest to, co chcemy w życiu robić. Założyliśmy wydawnictwo gier planszowych Barton Dice i zaczęliśmy wydawać planszówki. Początki mojej firmy były burzliwe i zaczęły się w piwnicy jednego z wrocławskich blokowisk. Ta historia zabrała mnie do wydawania gier na całym świecie. Dziś zdarza mi się, będąc na wakacjach, że widzę swoje gry na półkach sklepów w innych krajach. Dopiero wtedy dochodzi do mnie prawdziwa skala tego, co robię. To wszystko miało swoje podwaliny w czasie studiów, gdy uczyłem się prowadzenia projektów, a uczelnia dawała mi możliwość realizowania pomysłów. Starałem się takiego podejścia uczyć, gdy byłem wykładowcą i później, gdy prowadząc firmę, przyjmowałem studentów na praktyki. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, która dziś już jest Uniwersytetem WSB Merito.